Siemanko, z tej strony Adi, witam po raz kolejny na moim kanale YouTube i zapraszam do oglądania moich filmików. Cześć, siemanko, yo, z tej strony Adi, witam was bardzo serdecznie po raz kolejny. Kurwa, ktoś do mnie już dzwoni, odbieram. No właśnie, Luis Lopez się tam w końcu zjawi, a więc jeszcze raz siema z tej strony Adi, witam was po raz kolejny serdecznie, ciepło, gorąco, kurwa macana. Gramy sobie w GTA 4 The Ballad of Gaytony, przebiorę szybko fatałaszki i wyruszamy na dzielnicę. Cyk, pyk, to w tym byłem ostatnio. Garnitur? Może być, czemu nie? Dobra. Ruszamy w gajerze na miasto. Zobaczymy, co się dzieje na rejonach. Zobaczymy, co tam słychać, co tam w trawie piszczy. Tu jest mój sprzęt stereo, tu jest mój telewizor, tutaj jakiś, jakaś buteleczka pewnie piwa. Tutaj widzicie, wlazłem sobie prawie na swój stolik. Hopla! A tutaj jest moja sofa! Dobra, ruszam na dzielnię. Ruszamy ku nowej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Pogoda jest ładna. Musimy się zachowywać jak należy w garniturku. Stójcie, stójcie. Ej, sorry! Siul, jeszcze się potknąłem. Poczekajcie, troszkę mnie zdenerwowali jednak. Tak to załatwię. Pogonię ich trochę, bo mnie zbulwersowali. Fuck off! Siul, leżę. What the fuck? Ale mnie tu wszyscy denerwują dzisiaj. Zobaczymy, czy teraz będziesz taki mądry. Gościu. Gdzie on pojechał? O nie! Fuck! Myślałem, że przykleiłem mu to. Patrzcie na to, na auto. Patrzcie na to, ludziska. Ja tu ubo latarnie. Takiego czegoś nie zobaczycie. Jeb, zawisnąłem na... Spadam. Ja pierdziele. Ale zgon, ale śmierć. Ale klops. Myślałem, że przykleiłem ten dynamit do tego auta. Fuck! Ależ to wyglądało. Ja pierdzielę. Dobra. Ruszamy dalej z tego miejsca w takim razie. Kręgosłup mi podreperowali. Patrzcie, jaki jeepol. Patrzcie, jaki jeepol, ludziska. Stać! 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 No, stać! Patrz, zwieje mi. No zwieje mi. Zapaliło się czerwone. Zielone znaczy się. No kurna, flak. Ale mnie zdenerwowali. Patrzcie, jak tego gościa załatwię na przystanku bezdomnego. A może domnego? Nie wiem. Wieje. Mam dzisiaj jakąś ciągotkę do eksplozji. O, policjant. Poczekam, aż ten pies tam podejdzie. Co on taki nerwowy? Chyba odkryli bomby, co? Nie wiem zresztą. To on i teraz mi dzwoni, jak ja chcę zdetonować ładunki. No by go, jasny szlak trafił. Ja pierdziele, wiemy, że nie żyje ten gościu. No czego ty się, chłopie, spodziewałeś? Dobra, później pogadamy, Tony, nie mam czasu. Bo robię tutaj maleńką rozpierduszkę. Pokrzyżowali mi cały plan, nie umie zdetonować ładunku przez ten telefon. Szybciej, szybciej, Tony, zanudzasz mnie dzisiaj. O, tego grubasa rozerwę. No dobra, chłopie, kończ to pierdolenie, bo mam tutaj ładunek do zdetonowania. Uhuhu. Musiałem to zrobić, sorry, ludziska. Motor! Ja pierdziele, motor został bez spana. Wum. Jedziemy na motorbajku. Wow, ale się zasuwa z tym widokiem, przerąbane. O, policja mnie goni za co? Ja pierdziele, wykryli, że to byłem ja. Wykryli, że to ja byłem tym zbrodniarzem. Ale poczekajcie, ten widok w motorze mi się za diabły nie podoba. O, ten jest lepszy. Dobra, zwiewamy. Kurde, patrzcie, nie umie się pozbierać. Teraz.
No, mkniemy. Mkniemy. Chyba uznali to za jakiś akt terrorystyczny. A ja się chciałem tylko zabawić. Poczekajcie, 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 bo tam jest policja. To my tutaj czmychniemy. Tu. I teraz uciekniemy w lewo. Dup. Po mnie, nie, żyje. Twarde są te motory. Tyle dobrze. O, piękny wślizg. Może się w końcu i nauczę. Strzelają do mnie. Ja pierdzielę, kosmos jakiś. A to wszystko z powodu jakiegoś małego wybuchu. Miałem dzisiaj sprawdzić, jak się odpala sylenę policyjną w policyjnych radiowozach, ale nie wiem, czy mi to będzie dane, bo cały czas jestem, widzicie, uciekający, jak uciekająca panna młoda. Ale coraz lepiej wślizgi mi wychodzą. Teraz, żeby żadnej tutaj policji nie napotkać, to będę bezpieczny. Chyba się udało. Schodzę z motoru na chwilę, że to niby nie ja. Chowam broń za pazuchę. Dobra, jestem bezpieczny. Wskakuję na motor i jadę sobie dalej. Już postaram się teraz jakąś misję wykonać tutaj. M. Tutaj jeszcze nie... O, akurat jestem koło tego. Pięknie. Do tego M podążymy, ludziska. Cyk. Tylko kurde, wiecie mi, na czym jeszcze zależało, co to jest? M to jest chyba moja mama. Chciałem sobie kupić w jakimś sklepie kamizelkę kuloodporną, ale to kiedyś indziej. No dobra, mkniemy do mojej, jak to mawiają Amerykanie, a raczej murzyni na dzielniach, do mej ma. O, wóz strażacki. Ja pitole, ludziska, patrzcie na to. Normalny wóz strażacki. Ciekawe, czy da się go zwędzić. Chyba się da, nie? W tym kasku sobie pominę do wozu strażackiego. No właśnie. Chrum. Żeby nikt mnie znowu nie zobaczył, bo tym przed policją raczej nie ucieknę. Patrzcie, mogę armatką sterować. Ale jaja. Patrzcie, ludziska. Jaki kosmos, jedziemy. Ty, wywalił mnie z tego auta. No co za motherfucker, oni mnie chcą zlinczować teraz. No chyba zwariował. Motherfucker. No i znowu muszę uciekać przed policją. Nie miałem tego w planach. Ja pierdzielę. Tylko ucieczki dzisiaj mnie spotykają. A już chciałem do Maja jechać. Ale mam pewien pomysł, bo jak zacznę misję, to pewnie mi przebaczą moje zbrodnie. Sekunda, podjadę do... Kurde! Zagrożę się, nie umie kierować samochodami. Na motorze już fajnie wślizgi robiłem. Tutaj gdzieś mieszka moja ma. Poczekajcie. Tu? O nie. A to co to jest w ogóle za miejsce? Aha, tu chyba mogę wjechać i mi auto przemalują. O, i o to chodzi. Będę zaraz niewidoczny. Cyk, i skoczyć mi możecie na moją pytę, ludziska. O, nowe tablice i nikt mnie nie rozpozna. Chrum. Już moje auto. Rozdupcyłem. Gdzie jest ten domek mojej mamuśki? Tutaj gdzieś po drugiej stronie, o. Where the streets had no name. Co to za... Latynos. Luis. Hey, hijo, ¿quieres un cafecito? Sí, un ching. Un ching. Luis. This is Mr. Santos. O, będą problemy. Będą problemy. I guess I didn't recognize you from your mom not having any pictures of you up on the walls. I guess she doesn't have any of them. Now you mentioned it. I guess mugshots don't sit along too well with graduation shots. Who the fuck are you? Well, it's complicated. Mr. Santos is a businessman. It's not that complicated when you think about it. Ta kobieta i on mówi, że sobie jest Santos, a Polacy piszą Santo. Literkę zjedli. Ale nieważne. I'm being very polite. See? I like her. She's a good woman. If I didn't like her, I would have burned this building down by now. Mommy, you know you could have came to me for money. But what would you do to get it? Yeah, I wouldn't borrow it for a piece of shit like this. Hey, be careful, kid. Będą problemy z nim. Oh, I'm real scared of you, motherfucker.
huh? How do you sleep at night, man? Loan sharking to all women. Hey, she called me, okay? It's business. We run a service. She knew the rules. She should have read the small print. Small print. I'm a businessman, and trust me, it could get a lot worse, my friend. Now calm the fuck down. Nie na kurwie, na pinki powiedział. Maybe you can help me pay off your mother's debt. That way this building doesn't have to come to an unfortunate end. Yeah, okay. Okay, let's go. Zobaczymy, co będziemy musieli ludziska zrobić. A ile tego długu jest w ogóle, bo mam przy sobie 9000. No, mamuśka. No właśnie. Dobrze, że się nawet Louis nie odezwał. Panowie, co? Praśniemy mu jednego małego? Nie będę już walczył za pieniądze. Ciul, przejechali go. Ja pierdzielę, zaraz mnie potrącą. Idę jak jednoosobowa armia, patrzcie. Jest, długo tak będziemy wędrować, chłopaki. Nie wiem, czy wziąć coś do ręki, czy nie. O ja pierdzielę, nie lubię napinać się w podziemiach, jakichś piwnicach, w jakichś norach. To będzie bardzo brutalnie ludziska. Coś czuję, że krew będzie się lała hektolitrami. Fuck. Bez broni? Jak bez broni? Ja pierdzielę. Już się boję. Wolałbym z klamką. No właśnie, zamknijcie mnie w tej klatce, to nie będę umiał wyjść. Normalnie świat MMA w Liberty City. Kapuję. Ja pierdzielę, ale pasiora mi dają, patrzcie. Jaki bysiorek. O ja pitole. Jak tu się napierdziela w ogóle? Ja nie chcę się bić. PM bez skurwidzielem przeciwniku. Prawy przycisk myszy. No ale mnie wkurwił grubas. Dumu. Świni. Spacja. No i co, świnia? Nie zaczyna się z Adim. R, aby wyprowadzić potężny cios. Aha, dobra. Zaraz wyprowadzę potężny cios. Unik, jak się robi unik? Unik! Ach, chciałem potężny cios wyprowadzić. Zbasi mu, ha! I co, wydymańcu? Psie. I kół z nogi mu, ciul mu, ciul mu. Zabiję go jak psa. I co, co, kurwa, psy? Tak się walczy w Liberty City w klatkach. Jak następna runda? Ja pierdzielę. Dawać tego. O Jezus, ten wygląda źle. Ale ja będę napierdzielał bez tam żadnych zasad, bez żadnych rulesów. Będę lał go po pieprzonym ryju. I z nogi. Psu. O, trafił mnie. Ja nie chcę więcej rund, bo jestem słaby już. Z główki mu jebaj mu, Louis. O, zwiewamy, zwiewamy! Unik! Muszę troszkę odpocząć, bo jestem wykończony. No, udało się, ale powiem wam ledwo co. Gruby był niezły, znaczy gruby mięśniak.
Mam nadzieję, że to już koniec, bo kolejnego bym nie przetrzymał. No. Are you too fucking stupid to know when to lay down? Guess I must be. You're a fucking dead man. I'm gonna burn that bitch mom of yours too. I don't think you are, tough guy. This little game's over for you. No właśnie, dla ciebie chuju ta gierka się już kończy. Ciul, pociął mnie. Chciałem wyciągnąć pistolet, ludziska, nie dało się. Niezłe jaja. Zginąłem drugi raz, ale muszę iść załatwić tą sprawę jeszcze raz. Jednym słowem, powtórzę tą misję. Bo zawaliłem. I powiem wam, to była moja mina. Wina. No kurwa, jak się wyciąga ten telefon. Jeszcze raz. Zawaliłem z tego względu, że chciałem koniecznie wyciągać noża. Miałem go walić z piąchy. No, jest. Teraz go załatwię. Ciul, już mnie tnie tym nożem. Szybko, co? No kurde, nie umie go trafić. No patrzcie, za chuja go nie umie trafić, ludziska. Czy to ja złe guziki naciskam, czy co? Poczekajcie. Kopnij go, albo co? Ja pierdzielę, znowu nie żyję. Jeszcze raz, ale dobrze, że zaczyna się od tego momentu. Troszeczkę się wycofam, żeby mnie nie przyparł do tych koszów na śmieci. No przecież wszystko robiłem tak jak na ringu, a tak mnie przyparł, tak mnie chlastał tym nożem, że nie umiałem nic zrobić. Jeszcze raz. One more time. Dawać to, bo zajebałem to jak młoda matka. Jak się ten telefon odbiera? Nigdy nie wiem. No odbierz to. O, jest. O, dobra, teraz go, moi mili, rozjedziemy jak fokę. Tylko troszeczkę odskoczę. Nie chcę się z tobą bić, taka, wiecie, smyłeczka. I teraz go zbasujemy. Ciup. A ja nie mam noża, nic, a on, ten bydlak, ma wszystko. No właśnie. Zajebać psa. No, i co? I co, psie? Już po tobie. Uch, backspace wyjście. Pyk, idziemy dalej. Ach, ale go pojechałem, co? Ludziska? Spadamy stąd. Już mojej matce nie podskoczy. Co ja tak wolno w ogóle chodzę? No, teraz jest okej. Ale troszeczkę mnie pochlastał parę razy, co? Kto to dzwoni? Mama. Co ona może chcieć? That guy ain't come around no more. Don't worry about it. What kind of attitude is that to give your mama? Do you think you're so za mamulka? Baseball player? Like some gangster? I mean, I didn't imply anything like that. You organize parties, Luis. You're a bouncer? Don't act a big shot with me because I know who you are. Jestem ważniejszy, mamo, od ciebie. The most important people in the world come to our clubs. And I look after them. I have something. And I look after you. I'll see you soon, okay? Wypierdalaj. No właśnie. Dobra, moi mili, z tego miejsca będę się z wami żegnał. Był to kolejny odcinek GTA The Ballad of Gay Tony. Grał z wami Adi. Poczekajcie, bo jeszcze mam pewną myśl. Pewną szaloną myśl. Tylko nie widzę żadnego obiektu działań. Chwila, bo chcę jeszcze coś zrobić na koniec. O! Ale nie o to mi chodziło. Ło, ci tym skuterkiem nie pojadą już nigdzie. Dobra, trzymajcie się, był z wami Adi. Chciałem tak naprawdę zdobyć teraz policyjny samochód i użyć w nim syreny klaksonu. Znaczy tego wii, koguta, jednakże zrobię to już chyba... Poczekajcie, bo przyjechała policja. To może zrobię to teraz jednak. Gdzie oni są? Widzicie policję, ludziska? Tu jest karetka, to nie? Czekam na policję. Ale rozpierduchę zrobiłem, aż miło popatrzeć. Karetka jest. Jakieś podpalone auta są.
Ale nie, to przecież mogę w karetce sprawdzić, kogut jak działa też, nie? Nie trzeba być w policji. Nie, znaczy w radiowozie. Wysiadać, ja wsiadam. Palę się, no kurwa, palę się. Ja pierdziele, spłonę na koniec odcinka. Patrzcie, zablokowali mnie. Normalnie umrę. No piękne zakończenie odcinka w takim razie. Dość takie epickie. Dobra, no to jeszcze raz. Był z wami Adi, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach GTA The Ballad of Gaytony. Siema, pa.